Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich w progach Międzynarodowego Centrum Dialogu w kawiarence Piosenka o Porcelanie. I witam bardzo serdecznie profesor Irenę Grudzińską-Gross. Witamy bardzo serdecznie Cię, Irena. Dziękuję bardzo. Jest 6 sierpnia, to już jest stała data w naszym pogranicznym kalendarzu. Data, w którym to dniu odszedł Tony Judd, historyk, myśliciel. Dla wielu z tych państwa również, których widzę tutaj, jak i dla samego zespołu pogranicza, osoba bardzo ważna. Wystarczy tylko, że wspomnę, że nie było jeszcze tego dworu, nie było Międzynarodowego Centrum Dialogu, ale był tu już Tony Judd z wizytą, w której marzyliśmy wspólnie o powstaniu takiego centrum również myśli, działań kulturowych i traktuje to wszystko, co robimy tutaj w Międzynarodowym Centrum Dialogu, jako i w pewnym sensie też ciągłość jego działań, jego myślenia, dlatego nie jest przypadkiem, że właśnie tu w Krasnogródzie corocznie od kilku lat mamy Tony Judd Lecture, na które to wykłady zapraszamy. Tony by powiedział public intellectuals, czyli ludzi zaangażowanych w życie publiczne z różnych sfer działalności, wiedzy. Pierwszy wykład 2 lata temu wygłosił Timothy Snyder, historyk, ale też człowiek, który pomógł Tonemu Judd'owi napisać ostatnią książkę po post-war, po wojniu, po takiej książce o historii Europy po 1945 roku. Tony pragnął napisać historię idei świata zachodniego i oczywiście choroba mu to przerwała, uniemożliwiła, ale Timothy Snyder zaprosił go do rozmów i powstała książka Rozważania o XX wieku. A sam wykład Timothy Snydera dotyczył wtedy wolności. Książki, nad którą teraz ciągle pracuję i również tutaj za chwilę będzie z nami i pracuję nad nią również w Krasnogródzie. W zeszłym roku ten wykład wygłosił Krzysztof Meissner o fizyce i transcendencji. A w tym roku Irena Grudzińska-Gross, która nie jest oczywiście nowym gościem w Międzynarodowym Centrum Dialogu. Za tydzień będziemy prowadzili z Ireną debatę wokół jej książki Miłosz i długi cień wojny. To już jest druga książka w naszej oficynie w Meridianie wydana Ireny po takim wyborze esejów Honor, horror i klasycy, tak zatytułowałaś wtedy tą książkę, w której powraca do swoich często od dawna poruszanych tematów, jak rewolucja francuska, jak Tocqueville. Jedna z jej pierwszych ważnych książek, Piętno rewolucji, Custine, Tocqueville. Potem jeszcze dodałeś Mickiewicza chyba w drugim wydaniu i Wyobraźnia romantyczna. Były też książki Ireny poświęcone, pisane wspólnie z Janem Tomaszem Grossem. Pierwsze, które te pierwsze dotyczyły okupacji sowieckiej w latach 39, 41, 42, wojna oczami dzieci, o sowieckiej okupacji 39, 41, a potem w 40 nas matko na Sybir zesłali. Czyli o Polsce i Rosji w 39-42 w tym okresie. Też po wielu latach ich wspólna książka nosiła tytuł Złote żniwa. To już jest czas inny po sąsiadach Jana Tomasza Grossa. Książka, którą na pewno Państwo pamiętacie. Ale to tylko po to, żeby przedstawić Irenę Grudzińską-Gross jako autorkę książek. Słowo o tym, że jest też osobą zaangażowaną w działania
społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych. Przez wiele lat prowadziła w Fundacji Forda program dotyczący Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadziła Instytut Nauk Humanistycznych przy Uniwersytecie Bolońskim. Jest bostońskim, przepraszam. Jest niedoszłą absolwentką romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Niedoszłą dlatego, że 68 rok przerwał te studia. Irena była wtedy aresztowana, a potem wyemigrowała do Włoch i Stanów Zjednoczonych, gdzie stała się między innymi profesorką Uniwersytetu Nowojorskiego i na końcu Princeton University. Dużo by opowiadać, ale to nie jest czas po temu. Czas jest na Tony Judd Lecture, który Irena zatytułowała Niezadomowienie. Jestem ciekaw, czy miałaś na myśli też to motto, które na tym dworze naszym jest wypisane, Oskara Miłosza. Przypomnę Państwu, biada temu, kto wyrusza i nie... Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Teraz jeszcze pozwól, że słowo, bo jesteś też autorką opracowania angielskiego wydania Letters from Freedom Adama Michnika. Adam jest z nami, witamy cię bardzo serdecznie, Adamie. Tak samo zresztą jak opracowywałaś dla czytelników polskich listy Tocqueville'a, więc to tylko jeszcze dodając słowo, żeby troszkę o tobie powiedzieć. Bardzo proszę, Ireno. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym powiedzieć, że to jest dla mnie wielki zaszczyt, że wygłaszam ten właśnie odczyt i będę dzisiaj mówić trochę o Tony Judzie, a trochę o jednym z... Nie słychać? Dziękuję. A trochę o jednym z autorów, o których Tony Judd pisał, to znaczy o Albercie Camus, który to pisarz, wydaje mi się, trochę zapomniany. Teraz jest, wrócił, zainteresowanie nim wróciło ze względu na jego książkę Dżuma, więc zakładam, że nie będę musiała go przedstawiać. Był to pisarz, który był bardzo ważny w czasach mojej młodości i w czasach moich studiów. A tematem moim jest niezadomowienie i ono było właśnie spowodowane pewną charakterystyką postawy Tony Judda i sytuacji życiowej Tony Judda, a przede wszystkim Alberta Camus. A jest również problemem, z którym ja się zmagam i z którym zakładam, my wszyscy do jakiegoś stopnia się zmagamy, ponieważ jesteśmy w sytuacji jakby wzmożonego napięcia w tej wojnie kulturowej, która się odbywa właśnie teraz. I dlatego pewne pojęcia, z którymi niewygodnie się czuł Camus i niewygodnie się czuł Tony Judd, są pojęciami, o których chciałam mówić właśnie. To znaczy o kwestii ojczyzny, pochodzenia, kwestie solidarności grupowej, patriotyzmu, przynależności do jakiejś grupy. I chciałam zacząć od paru słów na temat Tony Judda, który był człowiekiem, był synem emigrantów i był sam także emigrantem z wyboru, który się urodził w roku 1948. Właśnie dzisiaj jest rocznica jego śmierci, 10. czy 11. 11. rocznica jego śmierci.
Urodził się w Londynie, umarł w Nowym Jorku. W międzyczasie mieszkał w rozmaitych miejscach i mieszkał też, ja nie mówię tego w sensie turystycznym, ale w sensie takim, że zamieszkiwał te miejsca, tak jakby te miejsca miały być permanentne, na tyle, na ile ta permanencja jest możliwa w naszym życiu. Tematem, który pociągał Tony Judda w postaci Alberta Camus, o którym pisał i którego cytaty, z którego są umieszczone przed chyba dwiema książkami Tony Judda, była kwestia niedopasowania właśnie, niedostosowania, bycia outsiderem, nie myślenia grupowego. I chociaż Tony Judd był wychowany, wykształcony w tradycji konserwatywnej, w zasadzie tradycji brytyjskiej, i takim historykiem chciał być, konserwatywnym historykiem w tradycji brytyjskiej, pochodził jednak on z rodziny o tradycjach lewicowych, z rodziny żydowskiej. Jego ojciec pochodził w zasadzie z Warszawy, a matka z Rumunii. To znaczy, byli to ludzie, którzy wychowali się w Imperium Rosyjskim czy Austro-Węgierskim. Należeli do tradycji lewicowej. W związku z tym on w postaci Tony Judda mamy połączenie bardzo ciekawe. Kogoś, kto do historii i do nauki podchodził w sposób bardzo klasyczny, że się tak wyrażę. Natomiast instynkty społeczne, zainteresowania i gustaw, jeśli chodzi o osoby, którymi się zajmował i o których pisał, były pochodzenia lewicowego. I Tony Judd miał również tę cechę, którą miał Albert Camus, to znaczy, że był człowiekiem odważnym, jeśli chodzi o poglądy, bardzo nawet kontrowersyjne. I pod koniec swojego życia w zasadzie wygłosił jeden tekst i wygłosił jeden wykład, będąc już człowiekiem nawet nie bardzo chorym, tylko umierającym. Oba te teksty były deklaracją stanowiska, które było bardzo niepopularne. To znaczy, jeden tekst dotyczył jego wizji Izraela jako kraju demokratycznego, kraju dwunarodowego, co się spotkało z bardzo wielką niechęcią i odrzuceniem ze strony rozmaitych środowisk. A drugi tekst, który wygłosił, było opowiedzeniem się za stanowiskiem socjaldemokratycznym, za poparciem socjaldemokracji, w gruncie rzeczy w takim bardzo tradycyjnym sposobie. To też było coś raczej utopijnego. To, co mnie zainteresowało, żeby powtórzyć, zainteresowało mnie to, do jakiego stopnia on był, będąc człowiekiem, jakby to się powiedziało po amerykańsku, sukcesu, to znaczy człowiekiem, który miał dobrą pracę i dostawał nagrody, był jednocześnie człowiekiem, który cały czas nie czuł się zadomowiony w tym świecie, jaki on jest, i nie czuł się niezadomowiony nie tylko tak, jak z reguły my się czujemy, ale czuł się bardziej odpowiedzialny za to, żeby powiedzieć coś, co nie było dobrze widziane.
I pisząc o Camus, o którym pisał bardzo krytycznie zresztą częściowo, wyciągał w nim te cechy właśnie, o których ja teraz chcę powiedzieć. Albert Camus, powinnam powiedzieć parę słów, na początku parę słów o nim, zanim zacznę mówić o tej jego postawie. Nie wiem, na ile i kto z Państwa o tym jego czytał i kto z Państwa czytał Dżumę teraz właśnie odrodzoną niestety z powodu pandemii, ale właśnie był to pisarz ogromnie znany, który otrzymał w roku 1957 Nagrodę Nobla. Urodził on się w roku 1913, także był bardzo młody, kiedy dostał tę nagrodę, która była dosyć zresztą kontrowersyjna, jak większość tych nagród zresztą. Urodził się w biednej rodzinie w Algierii, w kolonii francuskiej. Jego matka była Katalonką, a jego ojciec był emigrantem z Francji, z Alzacji. Ojciec zginął podczas I wojny światowej, także wtedy, kiedy Camus był niemowlakiem. Natomiast wychowała go matka, która była w zasadzie prawie niema i była analfabetką. Także on się wychował w biedzie jako mniejszość grupy, która jakby z racji tego, że ojciec był Francuzem, miała pewnego rodzaju wejście, możliwości wejścia do wyższej, jakby wyższego poziomu społecznego, ale był ogromnie biedny. W jego przypadku, tak zresztą jak i w przypadku Tony Judda, ważną rzeczą były szkoły. Te szkoły, szkoła francuska, tu jest taka historia typowa, którą wielokrotnie czytałam o tym, jak nauczyciel w szkole znajduje biednego chłopca, który widzi jego zdolności i, że się tak wyrażę, wyciąga go z nędzy i oferuje mu lepsze życie. Mały Albert był bardzo zdolny, również do sportów. I przez te bardzo dobre szkoły wydobył się z tej sytuacji społecznej, w której był. Został bardzo najpierw w szkole bardzo dobrym sportowcem i świetnym uczniem. Potem, kiedy dostał gruźlicy, porzucił sport i oddał się już wtedy pisaniu. Był również dziennikarzem. W roku 1940 musiał opuścić Algierię, ponieważ ze względów politycznych był za bardzo lewicowy i pojechał do Francji. Od tego czasu mieszkał we Francji. Ja chcę mówić o paru rzeczach charakterystycznych, jeśli chodzi o niego. To znaczy, został bardzo popularnym pisarzem. Pisał powieści filozoficzne. To było coś bardzo jego, bardzo charakterystycznego dla niego. Studiował w Algierii, studiował filozofię. Po przyjeździe do Francji zaprzyjaźnił się bardzo z elitą intelektualną paryską, między innymi Jean-Paul Sartrem, Simone de Beauvoir i tak dalej. Został przyjęty, został uznany niewątpliwie. I w moim pojęciu myśląc również o Tonim przy tej okazji, ja ten proces jego od biednego chłopca, prawie niemej
matki do Nagrody Nobla w literaturze widzę jako rodzaj asymilacji, czy też akulturacji, prawda? To był chłopiec, którego życie mogło się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie spotkał tego nauczyciela na przykład. A on został pisarzem języka francuskiego i został tym pisarzem w podobny sposób jak, nie wiem czy Państwo kiedyś czytali, taki tekst innego algierskiego pisarza, filozofa, który się nazywa Jacques Derrida, który był Żydem algierskim i który też przeniósł się do centrum kulturalnego, to znaczy do Paryża, i który napisał kiedyś taki tekst na temat tego, że on, jego jedynym językiem jest język francuski, ale on, jego historia jest taka, że ten język, on uważa, że ten język nie jest jego językiem. Ten tekst się nazywał, jeśli się nie mylę, jednojęzyczność innego. W pewnym sensie taka sama historia zdarzyła się z Camusem, to znaczy on był pisarzem francuskim, który nie nazywał się nigdy sam siebie Francuzem. To znaczy, jeżeli się posłucha jego niesłychanie ciekawego wykładu noblowskiego, on zrobił w tym wykładzie coś, co Miłosz też zrobił w swoim wykładzie noblowskim. To znaczy, nie nazywał się narodowo jednym słowem. Nie powiedział o sobie, jestem Francuzem. Nie powiedział o sobie, jestem Algierczykiem. Nie wymienił w ogóle nazwy ani Francji, ani Algieru, tylko powiedział o swojej ziemi rodzinnej, którą znaczyło nieszczęście. Dlatego, że w tym roku 1957, kiedy dostał Nagrodę Nobla, toczyła się wojna, antykolonialna wojna algierska, i on w tej wojnie nie był w stanie i nie chciał przyjąć stanowisko po jednej ze stron. Usiłował wpłynąć na to, proponował jakieś rozwiązania polityczne, ale te rozwiązania polityczne były nierealistyczne, jak się okazało. Mało tego, były uważane za zdradę z obu stron, to znaczy jego naturalne środowisko francuskie, to znaczy lewica intelektualna i jego środowisko algierskie uważało go za zdrajcę. W związku z tym tu ten proces akulturacji, że się tak wyrażę, tej asymilacji, to przyjęcie przez tę grupę, do której on należał, okazało się być tymczasowe. I został bardzo radykalnie odrzucony. W tej sytuacji kultury, która była bardzo scentralizowana, było to ogromnie bolesne. Jak to się by rozwiązało, nie wiadomo, dlatego że on 3 lata po dostaniu Nagrody Nobla zginął w wypadku samochodowym. Ale wiadomo jest, że po tym, jak dostał Nagrodę Nobla, jak była na to bardzo jadowita reakcja ze strony jego środowisk, obu środowisk, popadł w bardzo poważną depresję, z której dopiero potem zaczął się wyciągać i zaczął pisać powieść, której niestety nie skończył.
Więc chodzi mi tutaj o to i nie bez powodu przytaczam również Miłosza, o pewnego rodzaju sytuację niedopasowania, które jest spowodowane miejscem urodzenia. To niedopasowanie dotyczy bardzo dużej ilości ludzi, ogromnej ilości ludzi. Kto wie, czy nie prawie wszystkich. I to ono jest przezwyciężane przez jakiś pęd do tego, żeby należeć do grupy, żeby należeć do jakiegoś, żeby nie mieć tego właśnie, tej sytuacji, w której przynależność do grupy może zostać odwołana. Prawda, że to życie jest tak trudne, że ono nie jest nigdy bez zagrożenia samotnością. Jeden z tematów, którym Camus się zajmował, właśnie być może również z tego punktu widzenia, to była kwestia śmierci. On uważał, i ja mam tutaj różne wspaniałe cytaty z niego, ale to nie jest jakby, to światło nie sprzyja czytaniu. Dobrze, w razie czego to poproszę, ale w każdym razie to może rzeczywiście, albo poczekaj, spróbuję przeczytać to. Ten właśnie cytat o śmierci. Przede wszystkim chciałabym, może wrócę, zanim przyjdę do śmierci, wrócę do wspaniałego, bardzo znanego zresztą cytatu z niego, z Camus, kiedy on pisał, po tym właśnie, jak dostał Nagrodę Nobla, pisał do swojego przyjaciela, kabelskiego poety, który się nazywał Jean Amrouche, na temat swojego podejścia do kwestii wojny algierskiej. Powiedział tak: zrezygnowałem na razie z wypowiedzi publicznych. Mam nadzieję, wbrew nadziei, że kiedy potrafię przemówić głosem rozsądku, że kiedyś potrafię przemówić głosem rozsądku. Rzeczywiście potem zaproponował kompromis, który nie przeszedł. Prywatnie jednak muszę ci wyznać, i nie możesz tego nie wiedzieć, że strzelać albo usprawiedliwać strzelanie do Francuzów z Algierii w ogóle, bo są Francuzami z Algierii, to zabijać moich bliskich, którzy zawsze byli biedni, wolni od nienawiści i nie mają nic wspólnego z niesłuszną rewoltą. Żadna sprawa, choćby niewinna i sprawiedliwa, nie przekreśli mojej solidarności z matką, która jest największą sprawą, jaką znam na ziemi. A gdzie indziej też powiedział, że jeśli ma do wyboru matkę albo sprawiedliwość, zawsze stanie po stronie matki. I to stanie po stronie matki jest dla mnie, to znaczy to fakt, że matka jest sprawą, jest dla mnie rzeczą niesłychanie ważną, dlatego to jego zdanie jest tak często cytowane. To było częścią jego odrzucenia tych dwóch rzeczy, które charakteryzowały wojnę algierską, to znaczy terroru stosowanego przez stronę algierską i tortury stosowanej przez stronę francuską. I on potem, jak już odrzucony został ten kompromis, który on proponował, napisał w roku 1958 w swoich notatkach, bo wyszły te zeszyty, notatniki, w których on pisał, napisał: od rana Algieria wciąż ze mną, za późno, moja ziemia utracona, nic już nie będę wart. Także była to dla niego tragedia,
której nie umiał przekroczyć. To był pisarz francuski, który nie mógł się nie był w stanie nazwać samego siebie Francuzem. To jest bardzo niezwykła rzecz i zdarzyła się właśnie też Miłoszowi. Teraz inny cytat, który chciałam przeczytać, który jest jakby kontynuacją tego, co było poprzednio, chociaż został napisany znacznie wcześniej, pokazuje ciągłość tego stanowiska jego. Bardzo niezwykła reakcja Camusa jeszcze w Algerii. W roku 1939, 7 września, reakcja na wybuch wojny i na wybuch wojny jeszcze tam jest mowa o Polsce, ale on już rozumie dokładnie, co się dzieje i na reakcja na to, jak ludzie reagowali właśnie na to. I tutaj jest też taki nieprawdopodobny zupełnie cytat, który chciałam przeczytać. 7 września 1939. Zadawaliśmy sobie pytanie, gdzie jest wojna? Co w niej nikczemnego? I wiadomo, gdzie ona jest. Mamy ją w sobie. Dla większości to ten ucisk, ten przymus wyboru, który każe iść, ale wśród wyrzutów, że nie starczyło odwagi, by zostać. Albo każe zostać, żałując, że nie dzieli się śmierci z innymi. Śmierć jest tutaj, w tej strasznej samotności walczącego i niewalczącego, w upokorzonej rozpaczy wspólnej wszystkim i w tym rosnącym obrzydzeniu, które widać na twarzach w miarę jak dni upływają. Panowanie bestii rozpoczęło się. Ten cytat jest też ważny dla mnie, dlatego że on oddaje też postawę Miłosza, który troszkę mniej biblijnie, że się tak wyrażę, ale pisał na ten sam temat, to znaczy pisał o obrzydliwości wojny i pisał o tym przymusie wyboru, który sprawił, że on nie poszedł walczyć militarnie. I dalej, tu jest cytat z Camusa dalej. Ta nienawiść, ten gwałt, który wzbierają w ludziach, które wzbierają w ludziach. Nic już w nich nie ma czystego. Nic, co mogłoby się wymknąć ocenie. Myślą razem. Widzi się tylko zwierzęta, zwierzęce twarze Europejczyków. Odrażający jest ten świat i ten powszechny przypływ podłości. Ta karykatura odwagi, ta zafałszowana wielkość, ten zanik honoru. Ta reakcja na wojnę była reakcją człowieka, który był oddzielny, który nie chciał i który nie był skłonny solidaryzować się wobec wspólnego wroga. To znaczy był człowiekiem, jego karta okupacyjna jest wspaniała. On był w ruchu oporu i prowadził pismo, i ryzykował, i tak dalej. Ale nie poddał się temu patriotyzmowi w tej wspólnocie nienawiści. Cały czas zachowywał jakiś dystans wobec tego rodzaju postawy. Wojnę zawsze te lata wojny nazywał latami odrażającymi. To jest bardzo ciekawe dla nas również i w szczególności ciekawe, jeżeli się czyta jego Dżumę, która została napisana podczas wojny i która dotyczy sytuacji, która na szczęście w naszym przypadku, w przypadku pandemii, jest sytuacją mniej gwałtowną, ale
ponieważ ta choroba, która nas prześladuje, jest chorobą mniej gwałtowną i ma się większe szanse przeżycia, ale ona dotyczy właśnie sytuacji pytania, jak się zachować w takiej sytuacji, na czym ma polegać, na czym ma polegać, jakiego rodzaju reakcja na tę pandemię jest rzeczą, którą on by uznał za słuszną. I tutaj też mam też mam cytat z niego, tym razem cytat z powieści właśnie. W tej powieści jest to podane nie od autorsko w zasadzie, tylko poprzez myśli rozmaitych postaci. Bohaterowie tej powieści są niebohaterscy, to znaczy są to ludzie, którzy stawiają czoła chorobie poprzez ustawiczną pracę, poprzez znalezienie sobie miejsca, w którym można pomóc innym ludziom i po prostu codzienne, nieustanne, skromne pracowanie. Bohaterem jest lekarz, ale wokół niego są również inne osoby. Żadna z nich wspaniała i żadna z nich nie bohaterska w sensie osoby, która się rzuca na armatę. Jedna z tych postaci, a łączy ich taka też nie emfatyczna przyjaźń. Jedna z tych postaci, która jakby tworzy się podczas tej wspólnej pracy. Jedna z tych postaci mówi wtedy tak. Mówi, przypisując zbyt wielkie znaczenie pięknym czynom, składa się pośrednio hołd złu. Pozwala się bowiem wówczas przypuszczać, że piękne czyny mają tak wysoką cenę dlatego, że są rzadkie, gdy niegodziwość i obojętność bywają znacznie częściej motorami działań ludzkich. Jest to pogląd, którego nie podziela narrator. Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy, zaś dobra wola może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy niż źli i w gruncie rzeczy nie o to chodzi. Najbardziej rozpaczliwym występkiem jest niewiedza, która mniema, że wie wszystko i czuje się wówczas upoważniona do zabijania. Dusza mordercy jest ślepa i nie ma prawdziwej dobroci ani miłości bez największej jasności widzenia. Mnie to niesłychanie przekonuje i wzrusza i w zasadzie poszukuję w Camusie tego, co poszukiwałam i o czym pisałam i nad czym się zastanawiałam przy okazji Miłosza. Chodzi mi o postawę, którą ogólnie nazywam postawą cywilną. Ponieważ żyjemy w stanie takiego napięcia, które jest na pograniczu wojny, ponieważ dotykają nas niesłychanie poważne ograniczenia, ta postawa Camusa, ta postawa jakby skromnej pracy, przyjaźni, bez wielkich słów, takiej przyjaźni, która nie jest nazywana nawet solidarnością, takiego poczucia obowiązku, bez honorów, bez wypychania piersi do orderów, bez całego języka rycerskiego. To jest to, co ja znajduję w Camusie wartościowego i to, co właśnie szukałam również na przykład u Miłosza i to, co jestem pewna, że Tony Judd również w Camusie wyczuwał. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Mhm.
Jelena Grudzińska, Gross. Jeśli pozwolisz, Ireno, to rozpoczniemy rozmowę tutaj, bo wcale chyba nam się nie chce wychodzić jeszcze z tej kawiarenki. Jesteśmy z Tonim Dżadem, z jego duchem, z duchem Miłosza, który rzeczywiście przebijał przez to, co mówiłaś, zwłaszcza dla tych, którzy znają twoją książkę Miłosz i długi cień wojny. No ale też jesteśmy z pandemią. Jesteśmy, tak jak mówisz, w wojnach kulturowych, ale też w takim zawieszeniu, że to może eskalować jeszcze bardziej. I to, co proponujesz, czytając Camus dzisiaj, czytając jego Dżumę, na ile, wiesz, moje pierwsze pytanie byłoby, na ile my możemy jeszcze coś zrobić, to znaczy, jeżeli oczywiście są różne wojny w drodze, w trakcie, ale czujemy, że to może jeszcze inaczej eskalować, że jest jakaś choroba, która może się przemienić w dużo bardziej mocną dżumę, ostrą. Ale jest coś takiego jak prewencja, prawda? To pytanie, które możemy sobie postawić, jak temu zapobiec, co robić dzisiaj, zanim to eskaluje, żebyśmy w tym kraju, w Polsce mamy często właśnie z tym do czynienia, że za późno, że zabrakło prewencji, że zabrakło myślenia na długi dystans i nas zaskakuje nagle sytuacja, która nas przerasta. I tak dalej. Gdybyś miała odpowiedzieć na to pytanie, co nam zostało do zrobienia, odwołując się do Camus, czy do Toniego Dżada, czy do Miłosza? Każdy z nas oczywiście ma co innego do zrobienia, bo wszyscy zajmujemy się swoimi, mamy swoje własne specjalności, robimy rozmaite rzeczy. Ja poszukuję antidotum na to, co mnie bardzo dotyka w życiu codziennym, w życiu społecznym, w polityce przede wszystkim. To znaczy ja wracam ku mojemu zupełnemu zdumieniu. Wracam do autorów, których czytałam kiedy byłam młodsza i w których poszukuję modeli, sposobów rozumienia, sposobów zachowania się. I te modele postaram się propagować. To jest, mi się wydaje, że to jest moja rola, ale to tylko dlatego, że to jest mój zawód. Ale każdy ma swój inny zawód i każdy w każdym z tych zawodów jest rola dla każdego. I to nie oznacza, to co ja mówię, nie oznacza, że ja uważam, że nie należy się organizować i nie należy uczestniczyć w życiu politycznym i tak dalej. Absolutnie nie. Tylko to jest coś, mówię o czymś, czego należy unikać. To znaczy należy unikać dołączania do jakiejś absolutnej, należy odrzucić język, w którym nie ma honoru. To znaczy język, w którym honor jest używany w wymiarze rycerskim. To znaczy w wymiarze, który nie pasuje do dzisiejszej sytuacji. Dzisiejsza sytuacja, tak zresztą ona nie tylko od dzisiaj, ale od czasu przynajmniej I wojny światowej, cały język rycerski, język honoru jest absolutnie niewłaściwy. On nie opisuje sytuacji. Pierwsza wojna światowa to była absolutna masakra ludzi, którzy nie mieli żadnych szans przeżycia, prawda, w tak zwanego mięsa armatniego i tak dalej. To kompletnie załamało wszelkiego rodzaju umowy, jeżeli one w ogóle kiedykolwiek istniały, prawda. To doprowadziło do całkowitego wynaturzenia
pewnego wynaturzenia sposobów przynależności, to znaczy, że się przynależy do narodu, a tymczasem trzeba, tak jak Camus, mieć za główną sprawę matkę, to znaczy jednostkę, to znaczy ludzi, których się zna, to znaczy ludzi, którzy potrzebują pomocy, to znaczy trzeba starać się myśleć inaczej w sytuacji, w której jesteśmy ogłuszeni przez te urojenia swojskości, samo ubóstwienie narodowe, prawda, tą adorację narodu, adorację grupy, tworzenie jakiejś historii, która jest historią ofiary, która się przemienia w zwycięstwo, prawda? Nie ma tego zwycięstwa. Tego zwycięstwa nie było i tego zwycięstwa nie ma teraz i nie można tego kupować. I to jest to, co ja uważam, należy robić, ale mogę to powiedzieć tylko do siebie, prawda? I mogę proponować to jako model do zachowania, sama też starając się zachować się tak, żeby w zgodzie właśnie z tym, co proponuję. Jak mówiłaś o matce, jak czytałaś ten fragment z Camus, to pomyślałem o takim filmie Aida, jest Milisz Banić. Nie wiem, czy widziałaś ten film. Nie widziałam, nie, niestety. O Srebrenicy. Właściwie to jest opowieść o matce, która... Bo myślę, że to bardzo w duchu tego, co mówisz. Jak próbuję to zrozumieć, że z jednej strony podczas wojny ta siła matki, która broni ludzkiego, międzyludzkiego, która broni w ogóle ją jako człowieka, mimo że ponosi straszne ofiary. Ale zaraz ten pierwszy gest po wojnie, wiesz, że ona się staje w tej Srebrenicy nauczycielką, że idzie do szkoły i uczy dzieci też swoich prześladowców, że podejmuje taką decyzję, wiesz, nie wyjazdu, nie zostawienia tego miejsca, nie ucieczki, wiesz, od strasznego, które tylko, że ma siłę zostać i pracować dalej organicznie, bo też czuję, że w tym, o czym mówisz, istnieje, mówisz o małych krokach, o codzienności, o lekarzu, o takiej antybohaterskości w sensie nieromantycznej, prawda, tej, którą wydawało nam się, że my się już rozstaliśmy z tym mitem romantycznym na początku lat 90., że zmierzyliśmy się, że powiedzieliśmy za Marią Janion, że rozstajemy się z tym paradygmatem. Tak, tak. A okazuje się, że dalej powstanie warszawskie, że dalej kolejne barykady, że dalej on jest bardzo żywy w naszej tradycji, więc trudno nam się przebić z tym pozytywizmem, z tą organicznikowską działaniem. Ale to ciekawe, że taka sama lekcja, wiesz, z tej wojny jugosłowiańskiej właśnie, w tym pięknym filmie, że to jedyne, co można zrobić, a też, żeby nie uciec od tego. Bardzo proszę, myślę, że to jest czas, żebyście się Państwo włączyli do tej rozmowy. Jeśli są jakieś pytania do Ireny Grudzińskiej-Gross, Wasze refleksje Państwo, to bardzo proszę. Wszystko jest jasne. Czekaj. Nie ma żadnych pytań. Ja pytam. Proszę bardzo. Mnie by interesowało usytuowanie Tony'ego Judda na scenie intelektualnej współczesnej Ameryki. Ja, tutaj jest parę osób, które mogłyby chyba lepiej odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem Tony'ego Judda nie ma na scenie współczesnej Ameryki. Znaczy, oczywiście jego książki istnieją,
i być może są, na pewno są studiowane na uniwersytecie, ale ten głos jego, który był, te dwie rzeczy, o których mówiłam, które były najbardziej kontrowersyjne z tego, co on, kontrowersyjne, a nie dlatego, że były niesłuszne, tylko dlatego, że, które wzbudziły największe kontrowersje, to znaczy jego podejście do Izraela jako kraju o, że się tak wyrażę, spóźnionej strukturze nacjonalistycznej i propozycja, żeby była to demokracja dwunarodowa, dwuetniczna i kwestia takiego bardzo szerokiego poparcia programów socjaldemokratycznych, to są rzeczy, o których w ogóle nie słychać. On był działającym intelektualistą, który miał wspaniały mikrofon, to znaczy New York Review of Books. I jego artykuły były artykułami bardzo ważnymi, ponieważ zawsze te recenzje były zawsze na tematy, które właśnie się toczyły. No ale teraz to pismo się trochę zmieniło, prawda? I nie ma nikogo, kto tak mówi i nie ma moim zdaniem Toniego w obecnym życiu amerykańskim. Nastąpiło pewnego rodzaju przesunięcie, nie tylko być może odnowienie kadr ludzi młodszych, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, ale niewątpliwie zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych przesunęło się bardzo na kwestie rasy. To znaczy ta wojna, która się tam odbywa i też tutaj są ludzie, którzy mogą uważać inaczej, ta wojna kulturowa, która się tutaj teraz odbywa, ta rewolucja Trumpa, to jest kwestia rasy, kwestia białych przeciwko czarnym. A w Izraelu nie wiem. Ja w Izraelu nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć, ale niewątpliwie Toni nie był znany, o ile wiem, w Izraelu. To znaczy ta dyskusja, to znaczy to jego odrzucenie kompletne tej jego tezy w Stanach Zjednoczonych odbyło się ze strony organizacji żydowskich i intelektualistów żydowskich, amerykańskich. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Marek Barnacki. Zainteresował mnie wątek tej postawy cywilnej, o której Pani mówiła na koniec swojego wykładu i którą wyeksponowała też Pani w tej znakomitej książce Miłosz i długi cień wojny. Kiedy broni Pani właśnie tego prawa Miłosza do wyboru, prawda? Że Miłosz przecież wówczas 30-paroletni nie idzie z bronią w ręku na wojnę, tylko wybiera inny rodzaj oporu, prawda? Poprzez działalność kulturalną, literacką, podziemiu literackim, przez wydawanie książek, wierszy. I ta postawa cywilna, prawda, tak od razu kojarzy mi się z tym słynnym zdaniem Marii Anion o pamiętniku z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego, kiedy mówi, że to jest najbardziej cywilna proza o wojnie, czy najbardziej cywilna proza o Powstaniu Warszawskim. Wydaje mi się, że też jest taki czas, żeby przypomnieć tą książkę właśnie w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce też, prawda, że można byłoby, no chyba jest jednak, nie wiem nawet, czy ta książka jest w lekturach szkolnych w tej chwili, ale warto, myślę, byłoby ją przypomnieć, może zrobić jakąś debatę wokół niej, może nagłośnić ten punkt widzenia. Przecież Białoszewski chyba był bardzo bliski też, jego postawa Miłoszowi, zresztą wiemy, że podczas tej pierwszej wizyty w Polsce odwiedza Białoszewskiego, jedzie do niego na Bemowo, spotyka się z nim, rozmawiają, to jest właściwie jedyny pisarz polski, jedyny poeta, którego Miłosz zaszczycił właściwie swoją obecnością, czy spotkaniem z nim wówczas. Także ten wybór pewnie też nie był przypadkowy, postawa Białoszewskiego pewnie była bliska Miłoszowi. Więc tak podpowiadam też troszkę, że może warto byłoby zorganizować cykl takich.
Ja też jestem polonistą, działam w obrębie literatury i myślę, że no, mówi pani o pewnych postawach, pewnych próbach działania, prawda, przeciwdziałania temu, co się dzieje w tej chwili. Więc no, to jest taki pomysł mój, prawda, na to. Taki głos w debacie. Wydaje mi się, że to, co fascynowało najbardziej Miłosza w Białoszewskim, to była kwestia języka. To było to, że to on był tak innym zupełnie poetą, tak wspaniałym, tak się podobał Miłoszowi, jego tłumaczu. Ale nie wiem, bo nie czytałam nic, co Miłosz napisał na temat pamiętnika powstania warszawskiego. Także zaskoczył mnie pan, że tutaj, że znalazł pan tego rodzaju jakby związek między nimi. Nie myślałam o tym. Mhm. Nie raczej chodziło o to, żeby spróbować poprzez Białoszewskiego, poprzez tak. Odnowienie, czy taką reinterpretację dzisiejszą, współczesną pamiętnika, żeby no pójść jak gdyby za pani tropem. Tak. Ja bardzo, bardzo popieram oczywiście. Tak. Cywil, tak. To znaczy to jest, jak ktoś słusznie powiedział, powstanie warszawskie dla ludności cywilnej polegało na ustawicznym poszukiwaniu jedzenia. Także to jest... To jest coś, o czym się, nie wiem, czy się uczy w szkole, ale o czym się powinno uczyć w szkole oczywiście. To znaczy o tym, na czym naprawdę polega obrzydliwość wojny. Na czym te cytaty z Camusa, które są napisane na samym początku wojny, jeszcze kiedy ona naprawdę nie pokazała swojej prawdziwej twarzy. On tam w którymś innym miejscu, właśnie w Dżumie, pisze, że wojna to jest błoto i krew. Prawda? To jest oczywiście wizja I wojny światowej. Prawda? To było błoto i krew. Ale to jest tak naprawdę tak naprawdę to jest wojna. I to, co jego i Miłosza też najbardziej przerażało, to jest to, że wojna ma taką siłę meduzy, taką siłę, że przyciągania poprzez właśnie to wspólne myślenie, poprzez to, że ludzie mają lojalność wobec innych ludzi, rozumieją tę lojalność w ten sposób, że muszą z nimi iść razem umrzeć, że nie można, że hańbiącą rzeczą jest starać się żyć i pomagać innym ludziom żyć. I właśnie to jest ta pętla, w której my wszyscy jesteśmy i którą ja usiłuję w jakiś sposób przynajmniej rozluźnić, bo nie mogę tego wytrzymać. Jak mówicie o tym, to mi się też przypomina taka wczesna proza Józefa Rota, jeszcze felietonowa, zanim on zaczął pisać powieści, czyli po I wojnie światowej, jako człowiek, który wychodzi z traumą z tej wojny straszną, to znaczy rozumie, że to była katastrofa cywilizacji i tak dalej. I widzi we Lwowie, jest taki jego niezwykły felieton, Marsz Kalek, wiesz, inwalidów po wojnie. I mówiąc najkrócej, Rot uważa, a jednocześnie są Legiony Polskie, które cieszą się i to jest też zrozumiałe, mamy niepodległość. Polakom trudno było przyjąć perspektywę Rota, bo my żeśmy się cieszyli suwerennością, niepodległością i tak dalej, ale to powodowało, że nie dostrzegaliśmy, czy literatura poza może właśnie Solą Ziemi, przyjaciela Rota, Witlina, tego nie dostrzegała. Ale to, co, dlatego o tym mówię, że to, co ciekawe było u Rota, to on uważał, że jeżeli my po I wojnie światowej nie zaopiekujemy się cywilami i tą tragedią, która się na ludziach stała, to grozi nam II wojna światowa. On już to wiedział w końcu lat 20., że jeżeli to odpuścimy, to przyjdzie kolejna katastrofa. Więc w tym sensie też myślę o tej prewencji,
że często w takim, wiesz, dyskursie politycznym tego, co jest mainstreamowe, uważa się, że to są jakieś niszowe rzeczy, że to nie jest hard, że to nie zmienia świata, nie decyduje o świecie i wtedy ta meduza ma dużo większą siłę. Mówiłaś tym obrazem pięknym, że to nie jest piękne z jednej strony. Myślę, że to jest bardzo mocne, że mamy takie wyobrażenie piękna właśnie, które jest tym rodzajem heroizmu też literackiego i innego, ale też medialne, prawda? Ale też to, co przyciąga uwagę i tak dalej. Natomiast to, o czym mówimy, jest w jakimś sensie niemedialne, że to jest nie mainstreamowe, prawda? I oddajemy pole w ten sposób, już nie mówiąc o polityce, która odpuszcza te tematy, czy te sprawy edukacji, tej szkoły w Srebrenicy, wiesz, tak, i tak dalej. Myślę, tak, że w długim kursie, w długiej perspektywie to staje się decydujące jakoś, jeżeli się tą cywilność odpuszcza. Już nie tylko w czasie wojny, prawda, ale po. Tak. Ja dzisiaj jechałam samochodem z Warszawy tutaj i w każdej miejscowości, którą żeśmy przejeżdżaliśmy przez ulicę Legionów, przez ulicę jakiegoś powstania, przez ulicę, miałam takie uczucie, przyglądając się nazwą ulic, które żeśmy mijali, że mamy pejzaż tutaj naznaczony pejzaż taki ofiarniczo-bohaterski, który jakby przygotowuje właśnie do walki i do wojny. To może być przypadek, ale oraz sposób myślenia, ale zaręczam Państwu, że zwracałam uwagę na nazwy ulic i one były wszystkie wojskowo-powstaniowo poświęcone ofiarom. I plus papież, tak. Bardzo proszę, kto jeszcze? Martin. Martin. Irena, ja jestem, może mi Andrzej tłumaczyć. Tak. Jak ty mówiła o outsiderach, mam dwie otázky, że czy to teraz nie jest tak, że właśnie wszyscy jesteśmy outsidery w swojej własności, tak jak się... Mam dwa pytania. Czy to nie jest tak, jak mówiłaś o outsiderstwie, czy to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy outsiderami w swojej własnej ojczyźnie? W tym zmysle, że nie rozumiemy tej kolektywnej odpowiedzi na pandemię, a to jest wszędzie na świecie, antivaxery, a że mamy jako, że są dwie społeczności, które obydwie się cítia być outsidery, jedna w oczy drugiej. Że nie rozumiemy siebie nawzajem w obliczu na przykład pandemii, że mamy przecież antyszczepionkowców i tę drugą stronę i wszyscy, i obie strony czują się outsiderami wobec tej drugiej strony. A druga otázka, że kiedy Albert Camus albo Tony Judd sa cítili być outsidery, myślisz si, że... Prečo vlastne nimi mali možnosť sa nimi aj nestať, keby sa boli pridali na nejakú stranu? A prečo odmietli? Prečo zostali outsidermi? Nebola to vec a akej voľby to bola? No i drugie pytanie, kiedy mówiłaś o outsiderstwie Tonego Judda czy Alberta Camus, to dlaczego zostali outsiderami? Czy mieli możliwość nie bycia nimi? Co spowodowało, że nie podjęli takiej decyzji, żeby się przyłączyć do jakiejś grupy, takiej czy innej? Dziękuję. Może ja zacznę od tego drugiego pytania. Ja nie używałam słowa... Nie wiem, czy używałam, ale jeżeli tak, to nie chciałam używać słowa outsider. Tak? Używałam go? Nie. Używałam słowa niezadomowienie, dlatego że bycie outsiderem, i tutaj jest moja polemika zresztą z Tony Juddem, z jego książką, która jest książką portretów różnych działaczy
różnych postaci, głównie francuskich, w których on uważa na przykład Raymonda Arona za outsidera. Prawda? Dlatego, że outsider to w tej naszej jakby romantycznej tradycji to jest coś pozytywnego. A Raymond Aron dla mnie nie tylko nie był outsiderem, ale był insiderem tak insiderskim, że już bardziej być nie można. I w związku z tym dlatego mnie uderzyło to, że on tego człowieka, który był najbardziej realistycznym tam członkiem, już nie wiem, Trilateral Commission i w ogóle, no po prostu całkowity establishment zarówno w polityce, jak i w praktyce, jak i w pisaniu, że zastanowiło mnie to, że on widział to jako outsiderstwo też, że on był taki, bo Jean-Paul Sartre go nie lubił. Ale tak naprawdę to ja nie mówiłam o outsiderach, ja mówiłam o poczuciu niezadomowienia w świecie, które to poczucie nie jest, znaczy nie chciałam mówić, na pewno też mówiłam, ale nie chciałam mówić. Chciałam mówić o tym, że jest pewna sytuacja egzystencjalna, być może w większości ludzi, nie mówię, że to jest coś wyjątkowego. I pokazywałam, widzę ją w sytuacji Toniego i w sytuacji Camus, jako w zasadzie spowodowaną już samym urodzeniem. Już samym naznaczeniem przez to, gdzie i kto się urodził. I nie wszyscy są naznaczeni tym. Niektórzy są bardziej inaczej. Na przykład, jeśli chodzi o Toniego, on był z rodziny żydowskiej. On się nigdy tego nie kwestionował. Nie wydawało się, że to było w ogóle problemem, jeśli o niego chodzi. Ale on w tej książce, którą zrobił Timothy Snyder razem z nim, tam jest taki fenomenalny fragment na temat tego, na czym, w ogóle to jest niesłychanie interesująca książka, na czym polegała jego praca historyczna Toniego. Prawda? Na czym polegało pisanie historii. I on mówi, pisanie historii to jest historia państwa i historia narodu. To jest taka historia, w której nie ma miejsca dla ludzi takich jak ja. Prawda? Także to jest jakiegoś rodzaju niezadomowienie. To jest jakiegoś, a z drugiej strony mówił też, że pochodzenie żydowskie jest bardzo dobre, jeśli się pisze, bardzo użyteczne, jak się pisze historię Europy. Prawda, że daje jakiegoś rodzaju perspektywę. Ale on uważał, że nauka jest taka, że taką specyfikę trzeba eliminować. I to nie jestem pewna, że istnieje możliwość prawdziwego zadomowienia się w takiej sytuacji, w której człowiek jest z kolonii, tak jak Camus, a działa w centrum. Nie, to mogą być rzeczy, to one nie mają. One nie są, nie polegały na tym samym, na tym konflikcie, który mamy teraz. To znaczy my, którzy byliśmy zainwestowani w pewnego rodzaju sytuację polityczną, czulibyśmy się na pewno lepiej, gdyby ta sytuacja polityczna nie była taka, jaka jest teraz. Czulibyśmy się lepiej, ale to nie znaczy, że bylibyśmy zadomowieni. Także to outsiderstwo, to jest rzecz taka zromantyzowana, której ja nie chcę się poddać urokowi tego. Bo to jest romantyczna kategoria. Ona jest taka sama, ona należy do tej samej rodziny kategorii jak honor wojskowy. Prawda? A pamiętasz pierwsze?
pytanie? A pierwsze pytanie było co? O dwa plemiona szczepion. Tak, tak. No, Martin, ty lepiej na pewno umiesz na to pytanie odpowiedzieć niż ja, jako redaktor, dziennikarz i pisarz, prawda? To jest pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi. Ja podchodzę do tego bardzo, bardzo indywidualnie i zastanawiam się, co ja mogę zrobić i do kogo mogę się dołączyć, kto ma jakąś odpowiedź. Przychodzi mi na myśl, Ireno, i chcę ci o to zapytać. Taka oto sytuacja, przypomniało mi się teraz, jak razem, pamiętasz, w Brooklynie poszliśmy na film I'm Not Your Negro. Tak. To był jeszcze czas Trumpa i nagle świetny dokumentalny film o Jamesie Baldwinie. Tak. I ja w tej sytuacji, oglądając ten film z Amerykanami razem siedzącymi, zrozumiałem, że oni mają niezwykłego człowieka, to znaczy Jamesa Baldwina, którego my byśmy nazwali pochodzącego z jakiejś mniejszości, prawda, Afroamerykanów, który absolutnie nie chce się zamknąć w świecie prześladowanej mniejszości w Ameryce, tylko mówi do wszystkich Amerykanów swoim głosem. Oczywiście ze swojego jest jego pochodzenie gdzieś, ale bo chcę się zapytać, czy tu gdzieś nie tkwi to twoje niezadomowienie również, że on miał jakby, że czasem potrzebujesz takiej siły, żeby być niezadomowiona, w tym sensie, żeby wyjść poza własne getto, poza własny krąg i objąć jakby szerszą perspektywę poprzez niezadomowienie. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są, nie są urodzeni w centrum kultury, w której działają, to znaczy świat, a w szczególności jeśli chodzi o ludzi, którzy działają w kulturze, to znaczy, którzy, tak jak właśnie Jacques Derrida, nauczyli się pewnego języka i poza ten język jest ich istotą ich działania i poza ten język nie mogą wyjść. To nie nazywałabym tego wyjściem z getta, jak również nie mówiłabym też o tym, że można nie wyjść z getta i w ten czas wszystko byłoby okej. W ten czas byłoby się zadomowionym. Dlatego, że jest się częścią większej całości i Baldwin był emigrantem. Przecież on mieszkał w Paryżu, nie mógł tak działać w Stanach Zjednoczonych. I właśnie ludzie, którzy, bardzo duża ilość ludzi, o których mówimy, to są ludzie, którzy się przemieszczają, których biografia jest biografią geograficzną też, nie tylko historyczną. Więc którzy nie zostają. I nie zostają, bo nie mogą, prawda? I tutaj też kwestia tego, co mówiłeś o tej kobiecie, o tej matce, która została w Srebrenicy, to jest wspaniałe, jak się zostaje, ale to jest również bardzo ważne, jak się nie zostaje, jak się odchodzi. I historia wielu ludzi, wielu dla mnie autorytetów, to jest historia ich podróży, ich przemieszczania się, ich poszukiwań. Także niezadomowienie to jest rzecz, która jest również bardzo, bo to jest rzecz bardzo bolesna, ale to jest rzecz, która jest również ogromnie twórcza. Nie w tej romantycznej, mówię, nie w tej romantycznej też wersji tego, że siedzi romantyk z rozwichrzonym włosem pod drzewem i pisze wiersz o tym, jak umarła jego narzeczona, prawda? Bo to jest mniej więcej ten wzór. Tak chodzi mi o to, że to jest jakiegoś rodzaju aktywne podejście do tej bolączki, którą się ma. Jakiś sposób uczestnictwa w świecie, który jest uczestnictwem użytecznym również dla innych. Właśnie przez to, że przez tę
zachwianą sytuację wyjściową, człowiek nie akceptuje niczego automatycznie. A jednocześnie, i to Kamil o tym pisze, jest straszna potrzeba tego, że potrzeba pewnego automatyzmu, pewnego zaakceptowania życia w sposób a prioryczny. Prawda? Nie można żyć w tym ciągłej szamotaninie. On na przykład, Camus, on cierpiał na coś, i to jest zadziwiające u człowieka tak utalentowanego, na taki syndrom uzurpatora. To znaczy on miał cały czas wątpliwości co do swoich umiejętności. I wszystkie jego sukcesy potem następowały po nich jakieś takie załamania, że podejrzenie, że te jego nagrody, te słowa uznania, że to wszystko jest niezasłużone. Bardzo ciekawe z tego punktu widzenia jest jego właśnie mowa noblowska, w której on to mówi. I on to mówi, i to nie jest pusty slogan, prawda, że moim kolegom to się należało, a nie mnie. Bo on rzeczywiście tak uważał. Rzeczywiście cierpiał z tego powodu. Więc on jest dla mnie przykładem człowieka, który w sposób niesłychanie użyteczny dla mnie przetworzył to swoje niezadomowienie w jakiś komunikat, który ja uważam dzisiaj jest bardzo ważny, dlatego że to jest komunikat przeciwko przemocy. Przeciwko przemocy, przeciwko tak zwanej słusznej sprawie, która pozwala na to, żeby mordować mordować albo odsyłać, albo nie dawać się uczyć, albo prześladować w jakiś sposób. Za głosem takiego rozsądku, rozsądku, to może nie jest dobre słowo znowu, bo bardzo nadużyte, ale takiego jakiegoś właśnie, że prawdziwą sprawą są inni ludzie. Tak. To jest jakiś piękny paradoks, który wydobywa się z twojej opowieści, że ci niezadomowieni, Camus, Miłosz, Chad, Baldwin, jak myślałem o tej kobiecie ze Srebrenicy, to nawet nie o samo miejsce, wiesz, chodziło, ale to, że ona potrafiła dalej być użyteczna, tak. Czyli, że to niezadomowienie czyni ich użytecznymi, prawda? Tak. Znaczy nie wysadza ich gdzieś z gniazda w taki sposób, że się odcinają, prawda? Tak. Tylko, że to jest jakiś inny rodzaj odpowiedzialności, który oni proponują. I tym bardziej wydaje mi się ten twój obraz niezadomowienia ważny również w tym miejscu, w Międzynarodowym Centrum Dialogu i w drogowskazach, jakie sobie dajemy na to, co robić w tym trudnym czasie. Myślę, że taki ważny gest z twojej strony i kierunek otrzymaliśmy. Cieszę się, że patronem tego był Tony Judd. Cieszę się, że się pojawił Albert Camus tutaj i że tak odczytane zostało niezadomowienie, za co się bardzo pięknie dziękuję. Irena Grudzińska-Gross była naszym gościem. Dzięki wielkie.